Cześć. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wyeksportować dane GPS z pliku wideo z kamery GoPro Hero 7 Black z włączoną funkcją GPS. Na samym początku wchodzimy na stronę taylorandwayne.com/download/ i teraz dużymi literami gpmd2csv, małymi literami zip. Plik pobierzemy na komputer i prawym przyciskiem wyodrębnij, tak abyśmy mieli rozpakowany katalog. Możemy sobie przerzucić na prawą stronę i teraz cała operacja polega na tym, aby lewym przyciskiem myszy plik wideo przeciągnąć na plik BAT gpmd2csv. Przeciągamy, wyskoczy informacja, klikamy, uruchomimy to i program zacznie wyciągać dane telemetryczne z pliku wideo do osobnego pliku GPX, a także innych dodatkowych, które możemy wykorzystać. Tak jak widzicie, nam będzie przydatne tylko GPX, więc resztę możemy usunąć. Zaznaczamy i usuń. Ten plik będzie przydatny na przykład w Google Earth, Google Map czy w innych programach. Wchodzimy na stronę Google, pobieramy na komputer program Google Earth, wprowadzamy, tutaj zaznaczamy wersję na komputer i za darmo pobieramy, odznaczamy jeżeli chcemy przesyłanie danych, pobieramy i instalujemy, nie potrzebujemy tutaj niczego płacić. Można używać bez zalogowania się do konta Google, a można też w Google Earth zalogować się kontem swoim Google. Ok, program zainstalowany. I teraz klikamy po lewej stronie u góry, File, czyli plik, Open, czyli otwórz i zaznaczamy nasz plik GPX. Tutaj zaznaczamy formaty plików GPX, żeby plik był widoczny. Klikamy OK i już mamy trasę z lewej strony dodaną według naszego filmu. Tak jak widzicie, tu jest trasa mojego roweru. Rozwijamy tutaj trójkąciki, tak żeby dojść do trasy. Zmieniamy nazwę prawym przyciskiem myszy, na przykład na rower. Dwa razy klikamy w nazwę naszej trasy i po prawej stronie takie trzy zielone kółeczka naciskamy pod nazwą trasy z prawej strony. Od tego momentu nasza trasa będzie pokazywana. Możemy wejść do narzędzia, opcje, zmienić tutaj kąt widzenia, prędkość przesuwania się wskaźnika, na przykład na 1, wtedy będzie 1 razy, czyli rzeczywista prędkość. Kąt widzenia i odległość w metrach możemy ustawić kamery, która patrzy na ten punkt, który się przesuwa. Można poeksperymentować 2-3 razy i dopasujemy. Tutaj jak widzicie mamy całą trasę. Gdy dwa razy klikniemy na naszą trasę i klikamy zielone trzy kółeczka, w ten sposób pokazuje nam trasę. Z lewej strony możemy dobrać, jakie elementy chcemy widzieć, czyli budynki 3D, jakieś różne inne typu nazwy miejscowości, drogi. Ja akurat tutaj jestem w terenie zielonym, tak więc nie mamy tutaj nazw ulic, ale widać tu przykładowo budynek 3D. Tak więc jak widzicie, wygląda to ciekawie. Tak więc dopasowujemy sobie wszystkie parametry do naszych potrzeb. Kilka razy warto się tutaj pobawić. I pamiętajcie, że aby pokazać trasę, żeby automatycznie się przesuwała, to dwa razy klikamy na nazwę trasy, w tym wypadku rower, i kawałek niżej klikamy trzy zielone kółeczka. Teraz są niewidoczne, bo nie mamy zaznaczonej trasy. I jak widzicie, przesuwa się wszystko bardzo fajnie. Możemy to wyeksportować do pliku wideo. Klikamy tutaj, jak widzicie, Movie Maker. I wybieramy sobie format pliku, rozdzielczość, ilość klatek oraz miejsce, gdzie chcemy sobie to zapisać. Zapisujemy sobie taki plik. Tak jak widzicie, może być taka nazwa. I w tym momencie rozpoczęło się nagrywanie. Klikamy dwukrotnie w nazwę naszej trasy. Trzy zielone kółeczka po lewej stronie. I trasa jest cały czas teraz nagrywana, to co widzimy na ekranie. To co się teraz zapisze w pliku wideo, to będzie trochę nadmiarowe. Ale w pliku do edycji wideo sobie możemy przyciąć, odkąd chcemy zatrzymać. Tak więc ważne, żeby w opcjach ustawić sobie 1 razy. Chodzi oczywiście o prędkość pokazywania, żeby to potem współgrało się z filmem, który będziemy chcieli być może razem poukładać. To są dane naszego pliku.
i możemy otworzyć to na przykład w QuickTime'ie czy w innym. Wszystko zależy, jaki format sobie tam wybierzemy. Tak jak widzicie, tak się prezentuje materiał wyjściowy. Moim zdaniem bardzo ciekawie, możemy odległość od punktu oddalić, przybliżyć, wszystko w opcjach, tak jak pokazywałem. Dokładność, jakość też tam wszystko możemy poustawiać. No dobra, teraz jeżeli mamy taki materiał, no to wchodzimy w jakiś program do edycji wideo, na przykład Vegas Pro, co tamkolwiek macie. I mamy plik oryginalny z kamery GoPro i ten, który teraz stworzyliśmy. Wystarczy stworzyć nowy projekt, dwa te pliki dodać do naszego projektu, następnie przeciągnąć na timeline'a, poukładać względem siebie, no i oczywiście zmniejszyć, przesunąć. Tak więc panoramowanie sobie tutaj włączyć, zależnie jaki program macie, żeby stworzyć taki efekt pip, czyli obraz w obrazie. O, ja to przykładowo tak zrobię na szybko. Tu przesunę w prawy róg. Jeszcze troszeczkę może sobie to spanoramujemy, żeby, o, tak jak widzicie, było bardziej dokładnie, nie tak ogólnie. No i w tym momencie już, jak widzicie, musimy zsynchronizować teraz dwa materiały wideo względem siebie, czyli żeby jedno z drugim pasowało. Tu już mamy skręt, a jeszcze nie skręcamy, no to tu troszeczkę przytniemy lewą stronę materiału dolnego. Sprawdzimy. I to jest bardzo ważne, żeby w tym programie Google Earth na przykład ustawić tam w Movie Makerze jeden razy, a w zasadzie nie w Movie Makerze, tylko w ustawieniach pokazywania jeden razy, żeby po prostu materiały się ze sobą współgrały. Ok, dociąłem sobie taki kawałeczek. Oczywiście może to być dłuższe nagranie, tutaj tylko testowo na szybko Wam pokazuję. Jeżeli wszystko Wam odpowiada, to możecie sobie zapisać ten projekt i renderować do pliku na przykład MP4 czy też innego. I będziecie mogli sobie to wykorzystać do własnych celów. Wygląda to ciekawie. Tak więc już wiecie, w jaki sposób pobrać program, dzięki któremu w bardzo prosty sposób wyciągamy, czyli eksportujemy dane telemetryczne GPS z czujnikami do pliku GPX, a następnie ten plik GPX możemy wykorzystać w wielu różnych programach. Oczywiście w ten sam sposób możemy z wielu plików wyciągać sobie po kolei pliki GPX. Tak więc jak widzicie, dosyć prosta sprawa. Ja sobie tutaj wyrenderuję. Stały bitrate 50 megabitów, trochę za dużo, ale ok, leci plik, renderuje się i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik Wam się przyda i będziecie mogli sobie wykorzystać dane GPS ze swojej kamery GoPro Hero 7 Black czy też innych kamer. O, tu mamy nasz plik, proszę bardzo, uruchomimy sobie go i jak widzicie w efekcie wygląda to mniej więcej tak. Gdyby to były ulice, drogi w mieście, to mielibyśmy nazwy ulic. Tak więc byłoby to ciekawsze. Ale wszystko jasne. Trzymajcie się, cześć.